W Polsce młodym talentem jest cały czas Piotr Zieliński, ale mamy także duże talenty na skalę światową, m.in. Lamine Yamal czy także Jude Bellingham. Ale czy młodzi zawodnicy faktycznie są tacy mocni? O tym przekonamy się w dzisiejszym odcinku, gdyż dzisiaj stworzyłem najlepszy skład złożony z najlepszych oraz największych młodych talentów w piłce nożnej i zobaczymy, czy są oni w stanie wygrać Ligę Mistrzów. Według mnie symulacja naprawdę ciekawa, skład widzimy dosyć mocny, tutaj tylko Disco. Więc jego trzeba tutaj ewidentnie zmienić. Ale tutaj widzimy, mamy dwóch zawodników, których trzeba zmienić i są oni już oczywiście zmienieni. No i zobaczymy, jak oni poradzą sobie w Lidze Mistrzów. No w składzie Nico Williams, Rodrigo, Lamine Yamal, Wirtz, Bellingham, Musiala, Gwardiol, Saliba, Van de Ven, Firpong, Donnarumma jest tutaj ogólnie najstarszy. Ale nie ma żadnego innego bramkarza, którego mogliśmy dać tutaj no do 25 roku życia. Donnarumma z tego co wiem ma lat 24 cały czas. No i ławka, no Palmer, Gavi, Kamavinga, Mendes, Saka, Pedri, Kwaraszkelia, Zaire Emery oraz Balde, więc no skład wygląda naprawdę według mnie bardzo mocno, może grać on nawet za Nico Williamsa i nie wiem czy nawet sobie nie spróbujemy tak, żeby za dużo tych Hiszpanów nie było, co prawda jest aż jeden teraz w składzie, ale co, jeżeli takie odcinki ci się podobają, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz. No i co, no jeżeli będzie fajnie czy po łapek, to będzie naprawdę super, a my już teraz przechodzimy chyba do pierwszych meczów. No jestem ciekawy, czy oni dadzą radę wygrać Ligę Mistrzów. No tak na papierze to powinni, no ale zobaczymy, no. O Jezu, czemu tutaj? Ja chciałem symulację zobaczyć. Szybka symulacja, no i zobaczymy wynik pierwszego meczu. Czy uda się pokonać Girona? Remis do dwóch, Lamine Yamal, Stuani, Musiala oraz Arnau z bramkami, więc widzimy, no w pierwszym meczu nasza drużyna młodziaków, świeżaków, będę gadał chyba wszystkie możliwości, no nie wygrywa swojego meczu. Teraz Arsenal. Co jest? Czemu mam jakby dwa pady włączone? Nie mam żadnego pojęcia, czy muszę to wciskać. To ale mniejsza z tym, no Arsenal kontra Paris FC i 2-0 Palmer oraz Lamine Yamal z bramkami. No i Arsenal udaje się pokonać przez najmłodszą drużynę. Zobaczymy ocenę, kto był najlepszy na boisku. Najlepszy był Lamine Yamal, 9,2 ocena, Donnarumma 8,2, więc naprawdę fajnie, więc no co, no po dwóch meczach 4 punkty, no i nasi młodzieniaszkowie radzą sobie na ten moment wyśmienicie, no zobaczymy ile z nich faktycznie wypali w prawdziwej piłce, no ale to już niebawem się wszyscy przekonamy. Teraz mecz z PSV Eindhoven, zobaczymy czy tutaj się uda holenderską drużynę pokonać, znowu remis, bramki strzela Bakayoko, Rodrigo, czyli Rodrigo, przepraszam, co ja gadam, jaki Rodri? Bakayoko oraz Lamine Yamal z bramkami, nie wiem, czemu pomyślałem o Rodrim, widząc Rodrigo, no ale to już pewnie, więc strzela Lamine Yamal oraz dwa razy Bakayoko tutaj, więc jest drugi remis, więc trzy mecze jeszcze bez straty punktu, więc teraz trzeba liczyć na to, że następny mecz to będzie wygrany, tak jak wcześniej, że remis, wygrana, no z Atletico Madryt. Jeżeli byśmy wygrali taki mecz, to ja bym się na przykład ucieszył, no ale chwila prawdy, teraz czy uda się to zrobić? 2-1, niestety tym razem porażka, bramki strzela Griezmann, Lamine Yamal oraz drugą bramkę strzela także Griezmann, tutaj zostanie pewnie już gorzej. Dokładnie 6-8, Lamine Yamal to jest najwyższa ocena, no cały czas, no ale widzimy, Yamal chyba tutaj ciągnie trochę naszą drużynę, ale no co poradzisz, no co poradzisz, Barconie generalnie zabraliśmy też większość młodych piłkarzy. Jak to jest w ogóle w tabeli? Jesteśmy na miejscu 22. No nie jest to dobry wynik. No i teraz Bayern Monachium. No trzeba Bayern Monachium pokonać. Nie wiem jak, ale trzeba. Remis, to był 2-2, Palinia, czerwona kartka, Bellingham, Rodrigo, Thomas Miller oraz Harry Kane. No więc na razie na... mamy dwa remisy, jedną wygraną i jedną porażkę. Albo trzy remisy już nawet, no więc no to ciężko raczej będzie chyba wyjście. Teraz z Salzburgiem byłoby trzeba wygrać. No ale czy nasza drużyna jest w stanie wygrać z Salzburgiem? Tak, 3-0, Kwaraszkelia, Lamine Yamal oraz Frimpong. No i są te trzy punkty, więc zobaczymy czy tutaj zaraz będą playoffy. Czy jednak mimo wszystko będziemy, no odpadniemy z tej Ligi Mistrzów. Nie wiem czy teraz się już ładują playoffy. Chyba nie. Teraz grają z Manchesterem City. No z Manchesterem City także będzie mocno oraz ciężko, no ale czy uda się Manchester City pokonać? Tak. Rodrigo z kontuzją w ogóle. Musiala, Kwaraszkelia, Bellingham z czerwoną kartką oraz Kwaraszkelia z bramką, tutaj Kay Walker. No i nie wiem ile Rodrigo u nas nie zagra, ale taka ciekawostka, nie mamy chyba ani jednego napastnika. Więc musimy coś wymyślić teraz tutaj z panem Rodrigo. Jeszcze Bellingham chyba nie może grać. No czekajcie, czy jest tutaj ktoś, kto jest napastnikiem? Nic chyba tutaj nie powiem odkrywczego, ale no musimy chyba grać Xavim Simonsem na ataku.
no nie ma tutaj, no nie mamy innej opcji, no więc Xavi Simons tutaj chyba działa cały czas, że Bellingham i tak nie będzie, że będzie mógł chyba grać, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc co, mecz ze Stuttgartem 2-0, Bellingham z czerwoną kartką strzela gola oraz Van de Ven także z golem, więc 2-0 udaje się mecz wygrać. Więc to w tej Lidze Mistrzów już chyba nawet mi się wydaje, że na spokojnie. No dokładnie, trafiamy na Inter, ale zobaczmy, czy nasz Rodrigo się wyleczył. No jeszcze się nie wyleczył, może na rewanż wróci. A tak myślę, czy jest tutaj ktoś, kogo możemy dać zamiast... No tak w sumie nie mamy napastnika, więc może overallowo Saka teraz na ataku spróbuję. No trzeba się wszystkiego łapać. Tutaj pierwszy mecz z Interem Mediolan, no tutaj będzie ciężko pewnie. No ale może się akurat uda wygrać. Pierwszy mecz 2-1 wygrywamy. Kvaratskhelia, Lautaro Martinez oraz Frimpong z golami, więc w pierwszym meczu wygrywamy. No i przy tym sobie czas zobaczyć Królów Strzelców. I czy my grajemy playoffy? Czy już grajemy typowo playoffy, czy jeszcze gramy te... Czekajcie. Tak, playoffy. My skończyliśmy na 9 miejscu, czyli chyba jednego miejsca nam zabrakło. No jednego punktu, żeby grać dalej. Już ćwierćfinał od razu. Królem Strzelców jest Vinicius. A u nas ktoś jest w ogóle od nas może? No nie ma nikogo. No nie ma. Jest Jamal, 5 bramek. Więc niestety. Dobra, zobaczmy, czy Rodrigo wraca. Rodrigo wraca już. Więc dziękujemy Xaviemu Simonsowi, że mógł zagrać. No ale to już musi być niestety, no albo stety Rodrigo. O Jezu, nie chciałem wyjść z tej symulacji. No i co no, rewanż. W pierwszym meczu wygraliśmy 2-1. No czy uda się to utrzymać, albo cokolwiek. Wygrywamy 1-0, Lamine Yamal z bramką. I eliminujemy Inter Mediolan. Więc już jak eliminujemy Inter Mediolan, to znaczy, że chyba forma jest naprawdę bardzo dobra. No 9 miejsce w tabeli. I teraz trafiamy na Bayer Leverkusen. Zabraliśmy im Frimponga, zabraliśmy im Wirtza, więc uważam, że powinniśmy sobie poradzić. W pierwszym meczu wynik remis 1-1, Musiala oraz Palacios z bramką w pierwszej minucie już. No więc rewanż Leverkusen, więc tutaj się wiele też może zadzieć oczywiście. No ale chwila prawdy, no. Kto ma zawieszenie? Frimpong oraz Musiala mają niby zawieszenie, no nie. Tak nie działa. Ja tutaj nie respektuję czerwonych kartek, więc mecz rewanżowy. 4-2 wygrywa Leverkusen. Adil, Alex Garcia. Ojeju. To niezła wygrana przez Bayer Leverkusen, więc odpadamy w ćwierćfinale od razu. No więc będzie podejście numer 2, no niestety, tak się to kończy. Więc widzimy się zaraz w podejściu numer 2. To się szybko naprawdę bardzo to skończyło. Z Leverkusen odpadamy, no. Mogliśmy grać od razu w tej fazie, no ale tam jednego punktu zabrakło, więc no co, no zaraz widzimy się w próbie numer 2. No, od razu zaczynamy od pierwszego meczu, Szturm Graz kontra my, ale mamy bramkę Palmera, Nico Williams z bramką oraz Gwardiol. Dzisiaj, czy tym razem próbujemy bardziej na Nico Williamsa niż Kvaratskhelię, zobaczymy, czy nam się to opłaci, no ale ważne, że pierwszy mecz udało nam się wygrać. Z czwartego koszyka na nas zostawiłem, więc powinniśmy cały czas dostawać mocniejsze kluby także. No i co, no teraz Salzburg, zobaczymy, czy z Salzburgiem uda nam się oczywiście wygrać. No i dwa mecze wygrane, no Lamine Yamal, Gwardiol, Nico Williams, Rodrigo. Czy to jest błąd, że nie braliśmy Nico Williamsa od samego początku? Nie mam zielonego pojęcia, ale wszystko się okaże. Teraz kolejny mecz jakiś cięższy już pewnie. No, Bayer Leverkusen, tutaj musi być rewanż za to, co nam zrobili we wcześniejszym meczu, bo jest to nie do wybaczenia ta przegrana. No i tutaj wygrywamy Rodrigo, Artur, Boniface, albo Boniface, jak to woli, Lamine Yamal oraz Rodrigo. Więc są trzy wygrane z rzędu, więc to pracujemy chyba coraz lepiej. No i wydaje mi się, że teraz idziemy już po pełną wygraną Ligę Mistrzów. Teraz Sparta Praga. I czemu to są takie łatwe kluby? Jak byłem z pierwszego koszyka, to o wiele cięższe były. I 2-1 wygrywamy Lamine Yamal oraz Nico Williams. Ten duet chyba naprawdę jest już nie do pokonania. Czy jesteś w ogóle, jesteśmy na pierwszym miejscu? Zagramy tylko z Barceloną, zabraliśmy im Yamala, Pedriego, Gaviego, Balde, więc no, są troszkę osłabieni, więc powinniśmy tutaj wygrać. Jest remis, Ansu Fati z golem oraz Rodrigo. Kto tutaj w ogóle gra? Zobaczmy. No tam kilku zawodników im zostało, no. Kilku zawodników zostało. Nam się udaje zremisować, więc no, na którym jesteśmy miejscu? Jesteśmy na miejscu trzecim, 2 punkty tracimy do Aston Villa, a królem strzelców jest Brahim Diaz z Realu Madryt. Teraz PSV Eindhoven, oni są na 6 miejscu, ostatnio byli miejsce nad nami i przez to nie graliśmy od razu w ćwierćfinale. Tej wygrywamy Bellingham, Rodrigo oraz Bakayoko, więc
kolejny mecz wygrany. Więc no wydaje mi się, że powoli i tak się szykujemy, żeby grać w tym ćwierćfinale bez playoffów, no bo... No co by się mogło wydarzyć? No teraz gramy z 14 Szachtarem Donieck, no więc raczej też tutaj Nie, źle nacisnąłem. 3-1, Nico Williams, Musiala oraz Nico Williams, więc kolejne bramki Nico Williamsa. I nie wiem, czy on powoli nie rośnie nam na króla strzelców tej symulacji. Zobaczymy to, no musi być chyba już. No ja nie wierzę w to, że on nie jest, jak on co chwilę strzela gole. To ktoś z Ansu Fati jest na drugim miejscu. No a Nico Williams ma 5 tylko? No to sobie to jest jedna mniej niż ten. No tutaj Fynx miał 5 i 6, więc teraz to jest bardziej zrozumiałe już dla mnie. I gramy z Realem Madryt, my na pierwszym miejscu i na szóstym. No Real jak pokonamy też, humorki mogą dopisywać. Remis z Barceloną, a z Realem remisujemy. Nico Williams oraz Brahim Diaz, więc obydwoje mają już chyba po 6 bramek, z tego co kojarzę. Mamy. I co, na Bayern Monachium jeszcze trafiamy od razu, tak? Na którym miejscu skończyliśmy? Na trzecim? To 2 punkty, a stąpiła na pierwszym. No nie spodziewałbym się, że to na trzecim dopiero skończymy, no ale cóż no. Gramy z Bayernem, no i chwila prawdy, czy Bayern uda się pokonać? W pierwszym meczu Bayern nas pokonuje 1-0. Jeżeli widzicie, że odcinek zbliża się ku końcu opasku, to znaczy, że przegraliśmy prawdopodobnie z Bayernem w dwumeczu. No i tak się kończy ta symulacja, ale oby tak nie było. No niestety, no, drużyna staruszków po 36 roku życia w symulacji wygrała Ligę Mistrzów za drugą próbą. Niestety najmłodszym się nie udaje, odpadają znowu w ćwierćfinale, więc no co? Odpowiedź według symulacji, no nie udałoby im się wygrać tej Ligi Mistrzów, no niestety. Więc cóż, no ja wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i co? No słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale. Do usłyszenia i cześć!